Do Słubic dotarł kontener, w którym znajduje się pierwszy w województwie lubuskim mobilny punkt szczepień. O wypowiedź poprosiliśmy burmistrza Słubic, pana Mariusza Olejniczaka. To, o czym rozmawialiśmy kilkanaście dni temu, dzisiaj się realizuje. Za chwilę będzie dźwig, za chwilę będzie rozładunek tego kontenera. No i od jutra mają ruszyć szczepienia, powszechne szczepienia jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Myślę, że każdy chętny, kto będzie chciał się zaszczepić, będzie mógł od jutra skorzystać. Z informacji, które uzyskałem od podmiotu leczniczego pana Mariusza Szpakowskiego, wynika, że już jutro będą dysponowali około 1800 szczepionek. Myślę, że to poprawi naprawdę dla naszych mieszkańców mobilność, będą zadowoleni, oby tylko chcieli korzystać z tych szczepień. Współpracujący z wojewodą lubuskim w procesie uruchamiania mobilnych punktów szczepień pan Mariusz Szpakowski przedstawił nam kilka szczegółów dotyczących słubickiego punktu. Szanowni Państwo, cieszymy się, że ten mobilny punkt dojechał już do Słubic. Jak Państwo widzą, w tle trwają prace rozładunku kontenera tutaj na placu przed Urzędem Miejskim. Szczepienia ruszają w środę od godziny 12. W środę punkt będzie czynny od godziny 12 do godziny 18. W następne dni tygodnia punkt będzie otwarty codziennie w godzinach od 9 do 19. Koordynatora wojewody do spraw szczepień zapytaliśmy także o zasady, na jakich będą odbywać się szczepienia w nowym punkcie. Jednym z problemów, który zdarzał się do tej pory, był problem z rejestracją na szczepienie, z oczekiwaniem na to szczepienie. Mobilny punkt ułatwia nam o tyle sprawę, że może w nim zaszczepić się każdy pełnoletni obywatel Polski. Różnica polega na tym, że nie wymaga on rejestracji przez stronę internetową, przez infolinię rządową. Można przyjść, jak to się mówi, z ulicy i się zaszczepić. Mobilny punkt szczepień ulokowany jest na parkingu przy Słubickim Dworcu Autobusowym vis-a-vis Urzędu Miejskiego. Obiekt jest całodobowo monitorowany.